z gry. Co byś wolał? Myślę, że mało osób to nagrywa, więc proszę mnie nie mówić. A jeśli będę coś źle czasami czytał albo powoli, no to no, jestem dyslektykiem troszeczkę na to. Sorry. Jak coś. Dobra. Zaczynamy. Co byś wolał? Zawsze mówisz tylko prawdę, zawsze mówisz tylko kłamstwa. Ja tam jeszcze nie kłamałem, ale no w niektórych momentach no to. A ja to wybrałem prawdę. Ja tam jeszcze nie kłamałem, więc. No, co byś wolał? Aby dorastanie trwało 2 razy dłużej, czy aby starzenie trwało 2 razy dłużej? Dorastanie. Starzenie się. No, starzenie. No bo co? Co byś wolał? Mieć pod kołdrą zawsze okruszki z krakersów. Okej? Okay? Mieć w bucie zawsze mały kamyczek. Niektóre kamyczki serio denerwują. Serio? Dobra. Co byś wolał? Wiecie co, ja tego nie przeczytam. Nie ma mowy. Bo mnie zablokują jeszcze kanał. Wezmę to na dole. Ja tego nie przeczytałem, tylko z jednego powodu. Co byś wolał? Nigdy nie pojawiać się na zdjęciach, czy nigdy nie zobaczyć swojego odbicia w lustrze? No, niczym wampir. Wampir po prostu, no nie jest. W sumie na zdjęciach? Ale no w sumie, jeśli jesteś ważną osobą, no to tak trochę kiepsko, ale no. A w lustrze, no to. No chcesz iść gdzieś, no to nie ułożyć się, no to. Dobra. No to na zdjęciach. O tak, w lustrze. No, co byś wolał? Mieć mieszkanie na najwyższym piętrze z widoku na miasto, czy mieć mieszkanie na najwyższym piętrze z widokiem na plażę? Plaża lepsza. No, co byś wolał? Być bardzo gruby, ja już byłem, więc. Czy bardzo owłosiony? Ja już byłem gruby, więc. Ale już nie jestem. Owłosienie, no to tak. Zależy gdzie, ale no chyba owłosienie. No, co byś wolał? Słyszeć z 2 minut. Nie. Słyszeć z 2 minutami minutowym opóźnieniem, czy widzieć z 2-minutowym opóźnieniem? Sorry, to źle, ale tłumaczyłem, jestem dyslektykiem. No, słyszeć, no to dobra, ale widzieć, no to tak nie za bardzo. Ktoś ci podaje piłkę i nagle, no i klops. I padło do bramki, dobra. Co byś wolał? Móc zmienić przeszłość, czy zobaczyć, co się wydarzy w przyszłości? Ha! Ale no, teraz tak sobie myślę, że móc zmienić przeszłość, prawda? No to można dużo rzeczy zrobić, a zobaczyć, co się wydarzy w przyszłości, no to ile osób ci uwierzy, że to się akurat stanie, no to. O. Dobra. Co byś wolał? Nigdy nie umieć. Nie. Nigdy nie musieć zawiązywać sznurówek, czy nigdy nie musieć odplątywać słuchawek? Ja oczywiście nie mogę słuchać tak na uszach słuchawek. Ale no dobra. No to sznurówki.
Znaczy, jest też taka choroba, że czasami się słyszy w uszach taki pisk, dlatego ja nie mogę zbytnio. Może bardzo rzadko, ale no to. To bardzo rzadko, serio. Co byś wolał? Dożywotnie darmowy zapas jedzenia? Aha, dożywotnie darmowy zapas jedzenia, dobra. Czy dożywotnie darmowy zapas benzyny? Benzyna. Ej, no, serio? Tak to bym. Ale benzyny! No to nie powiedziano jakiej benzyny. Rakietowej czy co? Dobra, co by. Wiedzieć, jak zginiesz, czy wiedzieć, kiedy zginiesz? No. Dobra, co byś wolał? Przez cały czas mieć rozmazany obraz, czy wszystko widzieć na czarno-białym? Biało. Ja już kiedyś oglądałem na czarno-białym. Znaczy, na spokojnie, nie jestem aż taki stary, tyle że ja już kiedyś oglądałem jeden film z bratem na czarno-biały. Śmieszny, ale w sumie nie. No, co byś wolał? Żyć dodatkowe 50 lat, czy mieć zagwarantowane miejsce w niebie? No, w niebie. Co byś wolał? Mieć osobisty pas jazdy na ulicy, czy mieć osobistą kasę w każdym sklepie? Na dole. Nieważne, że pas, no to niektóre ulice są wolne, więc. No, co byś wolał? Przez całe życie mówić tylko szeptem, czy przez całe życie mówić tylko krzycząc? Szept. No bo czasami można się coś palnąć. No bo co byś wolał? Zawsze pisać ręką, którą nie potrafisz, czy zawsze pisać z zamkniętymi oczami? No, ja tam umiem pisać z zamkniętymi oczami, więc mi tam to bez różnicy. Ale jakoś super nie umiem pisać z lewą ręką, więc bym napisał lewą ręką. Chociaż umiem pisać bez nic nie widząc. Nie jest to jakoś ciężkie. Dobra, co byś wolał? Zabić się? Nie pytam. Czy nacisnąć guzik, przez który zginęłoby nie powiem, 10 tysięcy osób, tak to jest, 10 tysięcy przypadkowych osób. Ale mogę też sam, więc. Bo to na górze, bo 9 tysięcy, no to i tak siebie też załatwię pewnie, więc bez różnicy, tak czy siak. Dobra, co byś wolał? Aby wszyscy myśleli, że twoje życie jest beznadziejne, ale w rzeczywistości jest idealne? Czy aby wszyscy myśleli, że twoje życie jest idealne, ale w rzeczywistości jest beznadziejne? No na górze w sumie. I tam to. Ten. No, co byś wolał? Nigdy nie widzieć, która jest godzina, czy nigdy nie znać daty? No godzina, no to. Ten, ale to też data jest całkiem, bo jeśli ktoś ma urodziny, no to. Ten. No to godzina. Daty? Serio? My będziemy się żegnać. Jak chcecie, to możecie zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę lub komentarz. Ja wytłumaczyłem, czemu ja tak no, trochę słabo czytam. Spokojnie ćwiczę. Więc dobra. Ja będę się żegnał. A. I nie było trochę odcinków, dlatego że, no, mówiłem, był remont. I dlatego. No, ja będę się żegnał. Więc.